Strażacy z OSP Osiedle Stałe ćwiczyli dziś technikę udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Na specjalnie przeznaczonych do tego samochodach strażacy ćwiczyli dwie drogowe sytuacje, w tym zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, cięcie pojazdów i podejmowanie poszkodowanych. Tu się właśnie uczymy sposobów, możliwości, ewentualności użycia tego sprzętu właśnie w celu udzielania tej pierwszej pomocy, czy w ogóle ratowania życia ludzkiego w wypadkach samochodowych. Choć do zdarzeń drogowych wzywana jest Państwowa Straż Pożarna, to zastępy OSP często udzielają wsparcia swoim zawodowym kolegom. W pierwszym rzucie do takich wypadków jest Państwowa Straż Pożarna, aczkolwiek chcemy być na wszystko gotowi, bo różne sytuacje się zdarzają, co też nas spotkało. Akurat nie było potrzeby używania takiego sprzętu, ale mieliśmy sytuację, gdzie pierwszy byliśmy na miejscu zdarzenia. No i po prostu trzeba działać tak, jak to robi PSP. Ćwiczenia strażaków OSP Osiedle Stałe odbywają się cyklicznie.